W połowie listopada w Krynicy Zdrój odbył się turniej kimboksingu Muszynianka Cup. Zawody organizowane były przez Polski Związek Kimboksingu oraz klub Jaspol. W zmaganiach udział wzięło ponad 120 zawodników, w tym przedstawiciele Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Ciężko zawsze pracujemy na treningu. Dla wszystkich zawodników to jest oczywiste, że jak przychodzę na trening, jest ciężka praca, jestem wymagającym trenerem. Także wszyscy pracują na swój sukces. I to jest tego efektem właśnie te medale. Spośród ponad 120 zawodników z całej Polski zdołaliśmy wywalczyć 11 medali, także myślę, że dość wyraźnie zaznaczyliśmy swoją obecność w Krynicy Zdrój. Zawodnicy przywieźli aż 11 medali, w tym 6 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. 3 złote medale wywalczyła Zuzanna Kalbarczyk, która oprócz swojej kategorii po raz pierwszy zmierzyła się w formule Kickslide. Zdobyła tutaj nie tylko złoty medal, ale została też najlepszą zawodniczką turnieju. Treningi są ciężkie, trener jest wymagający, ale daje się radę. Paulina Stęka wywalczyła 1 złoty i 1 brązowy medal. Był bardzo wysoki poziom. Była tam moja akurat zawodniczka, mistrzyni Polski i świata w lajkontakcie. Bardzo dobrze byli zawodnicy tam na tym turnieju. Podopieczni Rafała Karcz po raz kolejny udowodnili, że łatwo nie rezygnują, a ich poziom wyszkolenia jest bardzo wysoki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.